chciałbym wspomnieć o dwóch żołnierzach, też również z tych batalionów z Kępna. Pierwszy poległ 1 września. Pochodził z niedalekiego Mirkowa, to jest miejscowość obok Wieruszowa. Kiedyś Wieruszów pod Zamczem do powiatu kępińskiego należało przed wojną, także oni tutaj byli zmobilizowani. I też taką ciekawostkę, jest pochowany na cmentarzu w Kuźnicy Skakarskiej parafialnym. Działa tam takie stowarzyszenie historyczno-kulturalne Arconium, które planuje odnowić mogiłę tego żołnierza. Bo na tej mogile jest tylko napisane: zginął tragicznie 1 września. Jak to było, to dowiedziałem się od bratanicy pana Franciszka Sierańskiego, bo tak miał na imię, jak się nazywał. Gdy go mobilizowali w Mirkowie, bo oczywiście do Kępna się musiał stawić, obracając się w drzwiach, mówi: mama, ja już tu nie wrócę. A jego brat, właśnie ojciec tej pani, mówi, objął tego brata i mówi: Ludwik, Franek, idź i wracaj, a o tym nie myśl. No i tak się stało, że silne uderzenie armii niemieckiej tutaj na te oddziały obrony narodowej, które były no, słabo wyposażone, nie miały takiego ciężkiego sprzętu, spowodowało to, że zostały okrążone i się musiały wycofywać tutaj spod Kępna. Chociaż był bardzo duży gdzieś rów przeciwczołgowy kopany, bo to i żołnierze kopali, i tu społeczność kępińska, no niestety, musieli się wycofywać. Tutaj w kierunku tutaj przez Ruszowę, Świbę, Nawrotów, za Prosnę się mieli wycofać, gdzie był kolejny punkt oporu. Ale Niemcy już, oczywiście te czołówki niemieckie, zwiady zdążyli już przechwycić mosty na Prośnie. No i ci żołnierze z tej obrony narodowej dostali się pod ostry ogień. I ten żołnierz Franciszek Sierański zginął praktycznie nie podał swojego domu, bo pomiędzy Mirkowem a Lubczyną na polach. No i właśnie ta pani, jego partnernica opowiadała, że ciała leżały na polu i w nocy zostali pogrzebani na tym polu. Ludzie z Mirkowa taki prowizoryczny grób zrobili. Jak front przeszedł, kilka tygodni później, znowu w nocy, no chcieli pochować na cmentarzu. No i przy tej ekshumacji też był brat tego żołnierza, który rozpoznał go. I pozostali żołnierze zostali pochowani w Wyszanowie na cmentarzu, a ten został pochowany tutaj na cmentarzu w Kuźnicy Skakarskiej. I drugi żołnierz pochodził z Kuźnicy Skakarskiej, ale był też zmobilizowany do Batalionu Obrony Narodowej do Kępna. I też taka ciekawostka, jego rodzina nie wiedziała też, gdzie służył, gdzie był w niewoli, bo on dopiero do domu wrócił rok po wojnie. Przeżycia ciężkie i tak dalej sprawiły to, że był hospitalizowany i dopiero jak po wyleczeniu wrócił. Ale szukając właśnie materiałów znowu o swoim wuju, Piotrze Tarasie, na skanie dokumentów ze Stalagu, ta osoba jest na pierwszym miejscu.